Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany, były minister zdrowia, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. 7% PKB na polską opiekę zdrowotną. Słyszał pan przed chwilą prezesa Kaczyńskiego. Będziemy chyba krainą mlekiem i miodem płynącą, jeżeli chodzi o właśnie opiekę zdrowotną. Wie pani, to może nie byłoby tak groteskowe, gdyby nie było to bardzo poważne. Ja przypomnę, że w ciągu ostatniego roku w Polsce zmarło ponad 70 tysięcy ludzi. Jesteśmy absolutnym rekordzistą w Europie pod względem liczby zgonów spowodowanych COVID-em. Jesteśmy po rocznej, morderczej walce o życie milionów Polaków. I wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi o tym, że będą dyżury 24-godzinne w szpitalach powiatowych. Znaczy, to jest jakaś gierkowszczyzna. Jarosław Kaczyński, rozumiem, nie wie tego, że szpitale powiatowe, szpitale wojewódzkie, szpitale kliniczne, tysiące lekarzy i pielęgniarek od roku toczą bój. Samodzielny, bez wsparcia, bój o życie i zdrowie Polaków. I dzisiaj ci lekarze słyszą, i pielęgniarki, ratownicy, diagności, aptekarze, że będzie naprawa systemu ochrony zdrowia, że będzie agencja rozwoju szpitali, że będzie centralny punkt obsługi szpitali, że będzie centralny punkt obsługi pacjenta. To jest czysta komuna. I ja apeluję, wykorzystując nasze spotkanie, do rządzących i do PiS-u. Proszę zabrać swoje pisowskie, lepkie ręce od szpitali powiatowych. Tam ludzie wiedzą, co robią. Pomagają pacjentom każdego dnia. Dlaczego lepkie ręce? Skoro mam podwyższone PKB, 7% PKB, no 1,5 punktu procentowego jednak więcej niż w tej chwili pójść na właśnie ten system opieki zdrowotnej, to co w tym jest złego, panie pośle? Bo ludzie mogą tego nie rozumieć. No przecież opozycja niejednokrotnie apelowała o to i związki zawodowe służby zdrowia także, że te nakłady na opiekę zdrowotną powinny być zdecydowanie większe. No to będą. Odpowiem na pierwszą część pytania. Mhm. Dlatego, że jeśli w czasie trwania pandemii polski minister zdrowia, a obserwuje i współpracuje z ministrami zdrowia z całej Europy, polski minister zdrowia zajmuje się tym, żeby podpisać kontrakt na kilkaset milionów złotych na dostarczenie respiratorów, które nigdy do Polski nie trafiają, to znaczy, że podjął się zupełnie innego zadania niż walki o zdrowie i życie Polaków. I kiedy słyszę, że PiS zamierza przejąć i scentralizować szpitale powiatowe, to mówię twarde nie. Dzisiaj Polacy potrzebują nie dywagacji Jarosława Kaczyńskiego wokół kamery otoczonego tym logo przypominającą, zresztą bardzo trafne logo, przypominającą sieć, która otacza Polskę. Dzisiaj Polacy oczekują tego, że rząd umożliwi im naprawę zdrowia, odbudowanie zdrowia po pandemii. Musimy przestawić całkowicie stery państwa, przestać opowiadać o agencjach rozwoju szpitali, o centralnych punktach wsparcia szpitali, tylko po prostu trzeba zdjąć... No to co trzeba zrobić w takim razie, panie ministrze? Oczekuję od rządu zdjęcia jakichkolwiek limitów finansowych ze 100 najważniejszych szpitali w Polsce. Dlatego, że ludzie przez ostatni rok, a nawet więcej, nie mieli dostępu do normalnego systemu ochrony zdrowia, dlatego że wszyscy byliśmy zajęci walką z pandemią. Rząd popełnił katastrofalne błędy na początku pandemii. Nie stworzono sieci białych szpitali, czyli szpitali, w których moglibyśmy leczyć pacjentów, którzy nie mają wirusa, a chorują na raka, na zawał, nadciśnienie, na cukrzycę. Ci ludzie nie mieli możliwości skutecznego leczenia, bo popełniono błędy na początku. Jeśli popełniono błędy na początku, to teraz trzeba wyciągnąć z nich wnioski. I dzisiaj oczekuję od rządu, oczekujemy od rządu, po prostu umożliwienia szpitalom leczenia ludzi, zniesienia limitów ze specjalistów, żeby pacjenci mogli dotrzeć do lekarzy, z którymi po prostu się muszą zobaczyć. Żeby szpitale mogły leczyć bez żadnych barier biurokratycznych, finansowych. A co mamy w zamian? W zamian mamy propozycję 19-złotowej podwyżki dla lekarzy i jednocześnie nałożenia dodatkowych podatków na lekarzy, ale nie tylko na lekarzy, bo na wszystkich tych, którzy prowadzą... Ale będzie ulga Gowina, panie ministrze. Jan Strzeżek przed chwilą powiedział, że jutro prawdopodobnie zostanie ogłoszone to, że no, ci zarabiający nawet więcej, czyli tak mniej więcej do 11-12 tysięcy brutto, dzięki uldze Gowina nie zapłacą tych wyższych podatków. Nie uspokaja to pana? My nie chcemy żadnych ulg Gowina,
bo Gowin już pokazał, że wpisuje się z powrotem w politykę pisowskiego rządu, tylko chcemy tego, aby rząd po pandemii nie niszczył, męczył działalności gospodarcze ludzi, którzy walczyli o to, żeby ich firmy przeżyły, żeby nie musieli zwalniać ludzi, a część z nich musiała zwolnić ludzi. Rząd jest od tego, żeby takim firmom dzisiaj pomóc, stworzyć warunki, żeby mogli z powrotem zatrudnić ludzi, żeby mogli wrócić na tory działalności gospodarczej, która była prowadzona przed pandemią, a nie dokręcać podatki. To jest rzecz niesłychana i niespotykana w skali europejskiej. Rządy europejskie i światowe stwarzają warunki, żeby firmy mogły rozpocząć z powrotem swoją działalność. Żeby mogli zatrudnić ludzi, których musieli zwolnić. Panie ministrze, ale pan mówi, jakby nie wiedział, o co chodzi. No przecież doskonale wiemy, że te 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko ktoś musi sfinansować. No to trzeba podatki dla tej bogatszej części społeczeństwa podnieść. No to jest prosta historia. Nie, panie redaktor, to nie jest prosta historia. Ja doskonale wiem, co mówię. Rząd przeznacza miliardy złotych na swoją propagandę, dostajemy wszyscy środki odbudowy z Europejskiego Planu Odbudowy, są to miliardy, miliardy złotych, które muszą być przeznaczone na odbudowę państwa, a nie filozofią państwa, którą dzisiaj się kieruje PiS, która polega na tym, że podwyższymy podatki tym, którzy są główną siłą napędową polskiej gospodarki. No właśnie, a propos panie ministrze... Też lekarzy. Ogromna część lekarzy jest na działalności gospodarczej. Jeśli ci lekarze będą mieli podwyższone dzisiaj podatki, to będą wzrastały ceny usług lekarskich, będą wzrastały ceny pełnionych dyżurów. W związku z tym szpitale, które nie będą miały dofinansowania, będą zapadały się w coraz większe kłopoty finansowe. Dobrze, i teraz już kropka. Panie ministrze, bo pora na moje kolejne pytanie. Krajowy Plan Odbudowy. Wiemy, że on został w majówkę wysłany do Komisji Europejskiej. Pojawiają się jakieś nieoficjalne informacje, że Komisja Europejska ma już w tej chwili uwagi dotyczące tego Krajowego Planu Odbudowy, a konkretnie właśnie kwestii dotyczącej mechanizmów kontroli nad wydawaniem tych środków. Co dalej? Czy pan słyszał rzeczywiście, że komisja ma tutaj szereg uwag w tej sprawie? Tak, słyszę te doniesienia, w dużej części jeszcze medialne, ale przecież za chwilę pewnie będziemy mieli właściwe dokumenty mówiące o tym, że komisja i instytucje europejskie po prostu nie ufają polskiemu rządowi. To nie są ludzie głusi i ślepi, którzy nie widzą, co się w Polsce dzieje. To są politycy, którzy doskonale widzą to, co się dzieje w części Europy, która chce odbudowywać swoje gospodarki i zdrowie swoich obywateli po pandemii i widzą tych, którzy chcą za pieniądze europejskie uprawiać propagandę partyjną i dosypywać miliony złotych swoim ludziom, którzy wspierają dzisiaj rząd. Nie na tym polega solidarność europejska. Nie na tym polega solidarność rządu ze swoimi obywatelami, żeby z jednej strony podkręcać i podwyższać im podatki, a z drugiej strony miliardy złotych, które ze wspólnoty otrzymujemy na to, żeby poprawić bezpieczeństwo Polaków, w tym bezpieczeństwo zdrowotne, przeznaczyć na partyjną propagandę. Panie doktor, to jest dla mnie to był wstrząsający obrazek, kiedy trwa dyskusja w polskim Sejmie na temat Krajowego Planu Odbudowy, po czym 40 minut czy godzinę później premier staje na tle wymalowanych billboardów bez żadnego oznakowania, skąd te pieniądze są, dlaczego one się w ogóle w Polsce znalazły. Ologowany pisowskimi logotypami wyrusza w Polskę i mówi, że PiS będzie dawał ludziom pieniądze. Znaczy, ta propaganda przekracza granice cierpliwości także polityków europejskich i oni będą reagowali, to oczywiste. Ale chyba nie przekracza cierpliwości wyborców, no bo doskonale pan widzi, że Prawo i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach sondaże znowu poszły do góry. Polakom, jak widać, taki sposób uprawiania polityki się podoba. Wie pani co, pewnie części się podoba i ja nie mam pretensji do wyborców. I zawsze będę starał się przekonywać wszystkich tych wyborców, którzy nawet mają odmienny pogląd polityczny od nas, ode mnie, do tego, żebyśmy naprawdę spojrzeli na to, co się w Polsce stało. W Polsce zmarło ponad 70 tysięcy ludzi. W Polsce dotychczas mamy zaszczepionych około 450% ludzi, co pokazuje, że ludzie nie mogą dzisiaj otrzymać szczepienia lub, uwaga, nie chcą, bo się być może boją. Ale jeśli mamy do czynienia z sytuacją, co czytam, czym też jestem poruszony. Przed naszą rozmową przeczytałem informację o tym, że minister Gliński dofinansował w wysokości 1 000 000 zł stowarzyszenie, które propaguje antyszczepionkowe informacje, po prostu fake newsy. I ja uważam, że Gliński po tego typu informacji powinien zostać zdymisjonowany w trybie pilnym i natychmiastowym, bo jeżeli my rozmawiamy o zdrowiu i życiu Polaków, jeżeli wicepremier, minister tego rządu wspiera finansowo ludzi, którzy straszą obywateli tym, że zachorują bądź umrą po szczepionce, powinien zostać zdymisjonowany. Gliński powinien podać się do dymisji w trybie pilnym.
Dokładnie, ale... za to, co się wydarzyło, jeśli jest to oczywiste, jeśli jest to oczywiście prawda, ale doniesienia są dość wiarygodne. Panie ministrze, pan podpisał list otwarty 54 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, nawołujący do zmiany polityki i kierunku, w którym partia zmierza, ale jednocześnie w piątek zagłosował pan za wyrzuceniem z tej partii Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Przepraszam, to jest... dla mnie jakaś polityczna paranoja trochę. Jak pan mógł coś takiego zrobić? I czy nie jest to nielojalne w stosunku do swoich kolegów, którzy ten list podpisali? Dlaczego oni zostali usunięci z partii, a pan na przykład nie, mimo że ten list podpisał? Już odpowiadam. Panie redaktor, doszło do zmian po stronie opozycyjnej w polskim parlamencie i w tym, co się dzieje dzisiaj wokół Krajowego Planu Odbudowy. Ja przypomnę, że w dość zaskakujący sposób liderzy lewicy zapukali karnie do drzwi ministra Dworczyka i premiera Morawieckiego, aspirując do tego, żeby wspierać ich w ich partyjnym sposobie rozumienia wydawania pieniędzy publicznych. I w tym zakresie zmieniła się polska polityka w zakresie opozycji. Musimy zwiększyć, zbudować tożsamość Platformy Obywatelskiej, której zadaniem jest skonsolidowanie opozycji wokół siebie. Ta scena się zmieniła. Dlaczego wokół siebie? Scena się zmieniła, nie jesteście już pierwszą partią opozycyjną. Może trzeba przestawić się na inne tory. Ja wiem, że po kilkunastu latach jest bardzo trudno, bo albo rządziliście, albo byliście największą partią opozycyjną, ale już nie jesteście. I może właśnie chodzi o to, że trzeba to zrozumieć i nie tłumaczyć wszystkim dookoła, że wokół nas ma coś się skupiać. Nic nie musi się już skupiać wokół was, panie ministrze. Panie redaktor, oczywiście możemy przyjąć założenie, że nic nie musi się skupiać wokół nikogo. Ale przypomnę pani, że Platforma Obywatelska jest największą partią opozycyjną, która ma najwięcej parlamentarzystów w Sejmie i w Senacie. W Senacie budujemy dość trudną, ale jednak skuteczną większość, która dość skutecznie stara się zapobiegać pisowskim zapędom partyjnym rządzących. Przypomnę o tym, że w Sejmie zasiada 100 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy starają się zadbać o to, żeby pieniądze publiczne trafiały do... Panie ministrze, ale to konkret, dlatego że troszkę się didaskalia za dużo poświęcamy temu uwagi, a mi chodzi o konkret. Ja rozumiem, o czym pan mówi. Mówi pan o solidarności opozycji, czy trzeba ją budować, ale może trzeba ją budować na równych warunkach, a nie na hegemonii opozycyjnym, które ewentualnie do współpracy zaprasza mniejsze ugrupowania opozycyjne, parlamentarne. Tam to już nie zadziałało, to było widać. No to może trzeba zmienić strategię po prostu. Pani co, nie znajdzie pani w wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej wypowiedzi jakoś skrajnie czy radykalnie krytykujących innych partnerów po stronie opozycyjnej. My zachowujemy naprawdę, wydaje mi się, że dość taki dystans, dość duży dystans do tego, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji po stronie opozycyjnej. Ale ja nie mówię o krytyce, ja mówię o tym, że sami uważacie sobie siebie za partię, wokół której wszystko powinno się odbywać na opozycji. A pozostałe ugrupowania opozycyjne nie do końca tak to widzą i nie do końca tak to widzą wyborcy, dając wam w ostatnim sondażu 11% poparcia. Panie redaktor, nie przywiązywałbym wagi akurat do tego sondażu i... No 12 czy 15. No. Panie redaktor, nie podchodziłbym do tego w sposób lekceważący. Sprawa jest niezwykle poważna. Za chwilę możemy znaleźć się wszyscy w węgierskim scenariuszu. Jest to scenariusz, o którym jestem przekonany, marzy Jarosław Kaczyński. A mianowicie o tym, żeby scena opozycyjna, część opozycyjna sceny politycznej została podzielona przez na bardzo wiele różnych szarganych swoimi własnymi emocjami ugrupowań opozycyjnych. Czym to się w konsekwencji może skończyć? To się może skończyć tym, że w przypadku wyborów, których nie możemy wykluczyć, że będą wcześniej, ja jestem zwolennikiem teorii, że Jarosław Kaczyński będzie zmierzał do wcześniejszych wyborów, między innymi te propozycje absurdalnego i niesprawiedliwego rozdawnictwa, które się pojawiają. Scenariusz węgierski, wracam do niego, Węgry to przecież ćwiczyły. Widzieliśmy to wszyscy, obserwowaliśmy to przez wiele lat. Kilka ugrupowań opozycyjnych węgierskich wojowało ze sobą, a nie z Orbanem. Co pozwoliło... No to znamy tę historię, panie pośle. Teraz muszą państwo zrobić wszystko, żeby ten scenariusz węgierski z państwa perspektywy się nie powtórzył. To jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. Natomiast wróćmy do sytuacji w Platformie Obywatelskiej, panie pośle, bo pan bardzo umiejętnie naszą rozmowę troszkę na inny tor pokierował, więc ja wrócę. Dlaczego pan zagłosował za wyrzuceniem Rasia i Zalewskiego z partii w sytuacji, w której także krytykuje pan jej linię polityczną w tej chwili? Czy to jest uczciwe w stosunku do Rasia i do Zalewskiego? Dlatego, że list, który powstał w Platformie Obywatelskiej, nie był listem, którego celem było
usuwanie Borysa Budki z funkcji, czy krytykowanie przewodniczącego Budki, dlatego że ja uważam, że dzisiaj jest moment dokładnie odwrotny, że dzisiaj musimy stanąć wszyscy wokół przewodniczącego Budki i się skonsolidować, dlatego że doszło do zmian na scenie politycznej. I jeśli mamy do czynienia z sytuacją taką, że ktoś próbuje wykorzystywać troskę, niepokój polityków, którzy zwracają się do zarządu, żeby przeformułować działanie, bo zmienia się scena opozycyjna, wykorzystują do tego, żeby publicznie atakować swoje koleżanki i kolegów, mówić wprost. Nie koleżanki i kolegów, Borysa Budkę, mówiąc o tym, że stracił przez rok 50% poparcia. No i to jest fakt. Więc ja odpowiadam, że dzisiaj problemem polskiej sceny opozycyjnej nie jest Borys Budka, tylko problemem jest to, że realizujemy skrzętnie scenariusz Jarosława Kaczyńskiego. Ja mówię do wszystkich. Panie pośle, od kiedy Platforma Obywatelska jest partią, w której nie można nawet nawoływać do dymisji przewodniczącego? Przecież Budka mógł to przekuć bez problemu w sukces, mówiąc, że no właśnie Platforma jest inną partią niż PiS, że można krytykować przewodniczącego, ale proszę zwrócić uwagę, tych posłów jest mniej niż tych, którzy stoją za mną. Jakim cudem i na jakiej zasadzie w ogóle odbył się taki sąd kapturowy? Bez możliwości zaproszenia Rasia i Zalewskiego, bez oddania im głosu na forum partii. No przyzna pan, że to bardziej przypomina standardy pisowskie niż partii wewnątrz demokratycznej. Przewodniczący partii ma prawo stawiać takie wnioski, dlatego że musi utrzymać jedność środowiska politycznego, któremu przewodzi. I jeśli ktoś próbuje wykorzystywać troskę i niepokój innych polityków o to, że musimy przeformułować trochę nasz sposób myślenia o opozycji i wykorzystuje tego typu sytuacje do publicznego, właściwie jakby linczu takiego partii, oczywiście mówię w cudzysłowie, linczu i wykorzystania tego niepokoju do walki właśnie ze swoją formacją polityczną, no to nie ma na to zgody. I przewodniczący ma prawo takie wnioski postawić. Zaś jeśli wsłuchamy się w głosy tych, którzy mówili dalej o tym, co myślą o scenie opozycyjnej, no to właśnie chyba już nikt nie ma wątpliwości. Dzisiaj zadaniem nas wszystkich, członków Platformy Obywatelskiej, jest wzmocnienie szyldu Platformy Obywatelskiej i budowanie opozycji. Dobrze, ja to rozumiem, panie ministrze, ale jak pan ma zamiar to zrobić z przewodniczącym, który w ciągu niewiele ponad rok swojego przywództwa stracił 50% poparcia dla partii? Jak pan chce wzmocnić Platformę Obywatelską z takim przywódcą? Wie pani, ja nie zgadzam się na to, żeby prowadzić publiczne dywagacje na temat tego czy innego przywódcy. Jest pewnego rodzaju taka moda w przestrzeni zawsze publicznej. Była. Zawsze była. O Schetynie rozmawialiśmy, o Tusku rozmawialiśmy, rozmawiamy o Kaczyńskim. No tak to jest w polskiej polityce. O liderach partyjnych się rozmawia na forum publicznym. I ich się no, w jakiś sposób ocenia i wyciąga wnioski z tego, co dzieje się za ich kadencji, a za kadencji Budki Platforma straciła 50% poparcia. I do tego chciałam, żeby pan się odniósł. Teraz już mogę? Tak, bardzo proszę. Pani redaktor de facto sama uzasadniła i odpowiedziała na zadane przez siebie pytanie. Jest pewnego rodzaju moda na to, żeby po wybraniu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej rozpoczynać festiwal narzekania na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. A zastanawiam się, dlaczego taki festiwal nie trwa na przykład w przypadku liderów lewicy, którzy zameldowali się. Ale czy się możemy, panie ministrze, ja bardzo proszę odnieść się do mojego pytania o utratę 50% poparcia za czasów Borysa Budki. O to pana pytam. Nie chcę rozmawiać o lewicy w tej chwili. To widzi pani, a ja będę starał się odpowiadać na pytania tak, żeby ten obraz był całościowy, a nie fragmentaryczny. Doszło do zmian po stronie opozycyjnej i dzisiaj musimy przeformułować nasze działanie. Musimy na nowo zdefiniować, kto w opozycji staje dzisiaj po cichu lub oficjalnie u drzwi PiS-u i chce ich wspierać beznamiętnie, nie analizując tego, w jaki sposób będą prowadzić politykę. Do Platformy przejdźmy. I tych, którzy chcą stanowić twardą opozycję. Więc my jesteśmy formacją opozycyjną, która będzie konsekwentnie wskazywała błędy popełniane przez rządzących, która będzie konsekwentnie walczyła o to, żeby pieniądze publiczne trafiały do ludzi, a nie partyjnych działaczy. Panie ministrze, powtórzę po raz czwarty i mam nadzieję, że odpowie mi pan na to pytanie. Pytam, jak chce pan to zrobić z człowiekiem, za którego przywództwa Platforma straciła 50% poparcia. Mamy minutę do końca programu, więc bardzo proszę krótko i mam nadzieję na temat wreszcie. W tej sprawie rzecz jasna. Odpowiadać na temat, ale jeśli pani prowokuje mnie do tego, żebym prowadził publiczną analizę zachowań przewodniczącego partii, to ja się na to nie zgadzam i będę namawiał, i namawialiśmy do tego siebie wzajemnie w czasie posiedzenia klubu członków Platformy Obywatelskiej, który miał miejsce przedwczoraj, do tego, że musimy wszyscy stanąć wokół musimy stawiać kropkę. Musimy stawiać kropkę, wrócimy jeszcze do tej rozmowy, dobrze? Tak się umawiamy. Były minister zdrowia, eurodeputowany Bartosz Arłukowicz, bardzo dziękuję za to spotkanie, spokojnego dobrego dnia panu życzę. Wszystkiego dobrego.